Co prawda, nie mam dla Was spektakularnych wiadomości, dlatego że nic ciekawego się nie będzie działo, oprócz nowej linii pojazdów na zimnej wojnie, pojazdów chińskich. Tak, chińskie czołgi wchodzą na zimną wojnę. Na razie nie ma żadnych danych, ale to nie znaczy, że nie mam dla Was nic do zaprezentowania. Oj mam. Jest to weekendowe granie, a żeby się zrelaksować i odpocząć od szybkich pojazdów, dość wymagających pojazdów, wsiadam do super ciężkich bryg. W pierwszej bitwie 60 TP. Oczywiście te pojazdy markuję, chociaż jest bardzo ciężko. Słuchajcie, ogólnie rozgrywki, zresztą tutaj doskonale zobaczycie, jak wyglądają rozgrywki na tak wolnych pojazdach, gdzie no nie mamy zbyt wiele szans, abyśmy mogli zmienić bieg bitwy. Jedyne co, po prostu jedziemy na przepychacz, no i staramy się robić to, co do nas należy. Jadąc pojazdem szybkim, bez pancerza, czołgiem średnim na przykład, czy lightem, jesteśmy w stanie no jednak zdecydowanie przemieszczać się i zdecydowanie korzystać z wielu, wielu szans. Tutaj jadąc super ciężką wagą, jakim jest 60 TP, nie mamy aż tak wielkiego wpływu na rozgrywkę. Najważniejsze jest po prostu dla nas jechać na przepychacz i zobaczymy, co tam się urodzi. Owszem, od nas może dużo zależeć, jeżeli jest dużo czołgów ciężkich i również przyjadą na przepychacz, ale jak tutaj widzicie losowanie, no jednak jest sporo lightów, są dwie artylerie, są czołgi średnie, tak więc no słuchajcie, zobaczymy, co z tego wyniknie. Grając ogólnie przez weekend jest ciężko, jest bardzo ciężko, chociaż dla mnie te pojazdy ciężkie, takie typowo, czy Type 5, czy 60 TP, nawet od czasu do czasu gdzieś tam lodówką sobie wyjeżdżam, są to takie bardziej relaksujące czołgi. Moment, wejdzie. Aj, proszę bardzo, zobaczcie, jakie celne mam działo w naszym Lewandowskim. Dla mnie te pojazdy są bardzo takie relaksujące, dlatego że no jedziemy, oddamy jakieś 1, 2, 3 strzały, a może więcej nam się uda. I tak mniej więcej rozgrywka wygląda. Grając czołgiem czy lekkim, czy o proszę, i kolejna bułeczka, czołgiem lekkim czy średnim, no to tam zdecydowanie musimy się o wiele bardziej napocić. Co do samego Lewandowskiego, co chciałbym, żeby na przykład Wargaming zmienił w tym pojeździe? Zdecydowanie chciałbym, żeby dodali mu więcej penetracji. Jednak na dziesiątkach trochę brakuje. O, come on. Niestety, nie weszło z hita. Sorry, kolego. Jaka jest penetracja na APK-ach? Tutaj ja akurat nie używam. Mamy 250, tak więc nie za tęgo. Jeżeli chodzi o pociski premium, również nie jest najlepiej. W porównaniu na przykład do takiego ISA 4, tutaj mamy tylko 317, ale mamy potężne działo z bardzo dużymi uszkodzeniami. 150, a ten gdzie on tutaj się zapędził? Dobra. I mamy naprawdę fajne uszkodzenia, 750 na strzał. Czasami polosuje nam prawie 800, tak więc tu akurat, jeżeli chodzi o uszkodzenia na tym pojeździe, zostawiłbym takie, jakie są. Najbardziej, co mi właśnie przeszkadza, to jednak penetracja. Nawet może tak się zdarzyć, że gdzie będziemy mieli starcie ze setką, może nam nie wyjść w wieżę. Jednak te przynajmniej 330 niech już by dali, to wtedy ten pojazd byłby bardziej komfortowy. Owszem, słuchajcie, da się oczywiście grać tym pojazdem, nawet z taką penetracją, ale w porównaniu do innych czołgów ciężkich, no, nasz Polak ciut mu troszkę brakuje. Dobra. No proszę, jakiś napalony magazynek, jastrzęb, drugi mam magazynek, lighta, teraz light próbuje mi oddać tą bułę, co mu wsadziłem, ale chyba polegnie. Dobra, 7 do 10, tak więc przegrywamy, ale nic, spokojnie, widzę tutaj gościu tym mausem w miarę ogarnia. Przeładunek, no jednak również jest długi, nie wiem na PC-cie jak to wygląda, ale 16 sekund, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, jedzie jastrzęb. No uparł się na mnie. Może mnie skończyć, jak mu dobrze będzie losowało. Dobra, już mnie nie skończy. Nawet te trzy pociski, jak mu wejdą, to mnie nie skończy, a ja jego owszem. No kolego, zaraz poczujesz moją moc teraz. Dobra.
moja kolej. Pięknie. 7 do 6. Wynik nam się trochę zrównał. Co do czasu skupiania, słuchajcie, mamy 3 sekundy. Bardzo długi, celność bardzo kiepska. 0,39. Oczywiście to wszystko możemy zniwelować i wyposażeniem, i perkami. Ja, jeżeli chodzi o perki, takie standardowe perki na czołgi ciężkie, słuchajcie, dla mnie najważniejsze, jakie perki są ogólnie na każdej jednej załodze, daję te wszystkie 3 perki, tam można chyba dać 4 perki, do celności. Celność jednak dla mnie jest niesamowicie istotna, nawet grając takim potężnym działem, jednak ta celność ma zdecydowane znaczenie. Zresztą widzieliście te strzały w te lighty. I to możemy poprawić. Inne perki, no to możemy dać oczywiście żarówka, to jest standard, braterstwo również i po prostu to, co już sobie wybierzecie, mechanik ogólny, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, do naprawy gąsek, to możemy dać. To wszystko zależy po prostu od waszego stylu gry. Dobra, jeszcze mamy 5 pojazdów, tak więc jest do kogo strzelać, 2 magazynki. Co do mobilności, ten pojazd jest no nie aż tak dobrym sprinterem, 35 km na godzinę. Zasięg spoda na tym pojeździe 390 metrów, tak więc jest ok, nie musimy montować optyki. Z wyposażenia dosyłacz, stabilizator pionowy i ja dodatkowo jeszcze chyba używam tutaj, mam skupiaczkę? Tak, chyba skupiaczka. Dobra. Teraz wentylacja praktycznie nie ma kompletnie znaczenia, nie ma sensu jej montować. O tak, pięknie, szasy nam wpadły. O, kolega chyba w mausie poradzi sobie z tym magazynkiem, dostał jeszcze niszczarka. Tak więc słuchajcie, dla mnie takie właśnie pojazdy typowo super ciężkie są takie, no, na weekend bardzo ostre, odstresowujące. Możemy fajnie sobie pograć, oczywiście jak mamy wsparcie, ale z tym wsparciem jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ciężko, a szczególnie właśnie w weekend. Dobra, zobaczymy podsumowanie i lecimy kolejną potyczkę. Teraz będzie bitwa na Taipie 5 Heavim, czyli japońskiej Godzilli. 85, cały czas dwie i powiem wam, że to wbijanie odznak na takich wolnych pojazdach to jest no katorga. Dobra, przełęcz dukielska. Wielki plus jest akurat tej rozgrywki, nie mamy artylerii. To jest dla nas naprawdę no, wielki, niesamowity plus. Ale jeżeli drużyna zdecyduje pojechać sobie zupełnie gdzie indziej, możemy mieć przechlapane. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jakie wsparcie właśnie szczególnie na weekend jest. Po drugiej stronie dwa walory, musimy uważać, esetka i siódmy. Reszta dla nas to nie stanowi aż takiego zagrożenia. Na te pojazdy musimy najbardziej uważać. No i dobra, jedziemy na przepychacz. Ale już, słuchajcie, zawsze możemy zobaczyć mniej więcej, jak bitwa nam się może potoczyć po rozjeżdżaniu się drużyny. Drużyna, sami doskonale widzicie, wszyscy jadą na drugą flankę. No przecież ja tam nie pojadę, po pierwsze nie dogonię ich, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jestem czołgiem ciężkim, no to jadę na przepychacz. Nie ma artylerii, nie będę starał się gdzieś tam wyrywać do przodu, dlatego że te, po pierwsze, walory jak przyjadą, momentalnie mnie zdoją. Musimy grać na dystans. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, takim czołgiem grać na dystans, no ale zobaczcie, jak nasza drużyna się rozjechała. I uparcie, nie musimy wcale jechać do przodu, na tak jak powinniśmy jechać, czołgiem ciężkim, dlatego że tutaj, słuchajcie, bez wsparcia, przy takim przeładunku, no, jesteśmy ugotowani. I teraz nie wiem, co mam robić tak naprawdę, czy czekać tutaj, czy jeszcze podjechać dalej, ale mamy tak, mamy dwie, te 95, czyli dwie niszczarki, w miarę dobre niszczarki, nie powinny jakoś tam mocno ucierpieć. Tylko że właśnie to mnie zdziwiło, jak one szybko zeszły w tej potyczce. Zaraz sami zobaczycie. Dobra, tu oczywiście nie będę kombinował, jedziemy za tymi dywanami. Wszyscy, zobaczcie, wszyscy stoją tam, nie ma artylerii. Jest to naprawdę świetna okazja wykorzystać to, abyśmy mogli właśnie tutaj przewagą pojechać na przepychacz. Gościu widzę w ISie 7 również się cofnął.
Dobra, mamy walory, tak więc już jest dwóch. Jak po tamtej flance, na tamtej flance nie ma pojazdów, to znaczy, że gdzieś one muszą być. A gdzie muszą być? No, są przed nami, są na drugiej flance. Tak więc podejrzewam, że praktycznie cała drużyna przyjechała tutaj. Zobaczcie na te 9-5. Przyjrzyjcie się tym pojazdom, jak one szybko zejdą. Byłem naprawdę w szoku, że aż tak szybko pojazdy niby, no, pancerz posiadają w miarę dobry, tak? No i dobra, jednego T95 nie ma, a ja nie mam tu kompletnie żadnych innych pojazdów oprócz tego ISA-7. Dobrze, że ten gościu ogarnia. No i jeszcze to T95, tylko że gościu tak stanął tym T95, kompletnie się nie rusza. Gdyby może jeszcze delikatnie kręcił się gdzieś tam, no to tak by go szybko nie przebijali, ale on stoi w miejscu. Dobra. No, z tyłu podjeżdża med, także jedzie wsparcie, poczekajcie. Dobra, i zobaczcie, dwa dywany poszły. O tak, ty kolego, 1300, pięknie. Pięknie, jeszcze podpałeczka. A nasi stoją, czekają. Gdyby ci z naprzeciwka zaczęli raszować, nie mielibyśmy zbytnio szans. Chociaż zaczynają i robi się niebezpiecznie. Może tamci przy tym kurcze wiatraku pomogą nam chociaż bokiem. Jak będą mieli pojazdy, to ich będą jakoś tłukli. Dobra, jedzie walor. Chodź kolego, chodź. Oho, eseta się odbiła. Z tyłu mam batchata. Dobrze, że ten kurcze gościu w tym ISie 7 został ze mną, bo gdyby nie on, to by było naprawdę kiepsko. Dobra. Mam załadowanego hita, tak więc nie chcę strzelać na pałę. No, pokaż. O tak, pięknie. Tutaj hitami możemy śmiało grać, dlatego że były to pojazdy raczej nie, jakieś niezbyt twarde. Ten kurde Patton mnie tam tłucze. Ja chyba go nie przebiję, no niestety. Dobra, ładujemy burzaki. A nasi dalej tam stoją! Dalej tam stoją! Zobaczcie na to. I teraz czasami, no, zastanawia mnie to, dlaczego na przykład gość takim wolnym pojazdem nie rusza się zbyt daleko od bazy. Po pierwsze, nie wróciłby, a po drugie, no, wcale to nie jest taka przyjemna gra, jak kurczę jedziemy i nie mamy wsparcia, momentalnie nas zdoją, my nie zdążymy nawet przeładować, no i tak gra wygląda. A teraz wyobraźcie sobie, na takim pojeździe markujcie ten pojazd, to jest, no, dramat, naprawdę dramat, no bo nie za każdym razem nam wyjdzie dobra bitwa. Gdzie tym Pattonem uciekasz, dziadu ty? Chodź tutaj, o, może ty? Dobra. No ten Patton widzę... Napalił się ostro na mnie. Gdzie jest mój IS? Jest z tyłu. O tak, leopard, tak. Leoparda zapraszam. Tutaj już bułeczka czeka. Kurde, gościu, dobi go, dobra, pięknie. O, ten leopard to będzie bohaterem bitwy, nie? On będzie bohaterem bitwy. Zaraz sami zobaczycie, o co mi chodzi. No i dobra, gdzie jest leopard? Gdzie jest nasz bohater bitwy? Kurde, co tak słabo wchodzi? Dobra, jest z tyłu, zobaczcie, mamy z tyłu bohatera bitwy. Gościu, kurczę, ma jeszcze sporo hapsa, 900, tak? Bak! Staranową Type'a 5, no... Ach, kurczę, IS to wykorzystał, ale nic, swoje zrobiliśmy, słuchajcie. To już jest praktycznie koniec bitwy, ten gościu już tutaj nic nie zrobi w tym ISie 7 z drużyny przeciwnej. Dobrze, słuchajcie, dobrze, że miałem wsparcie właśnie w postaci tego ISa 7. A tutaj jest tak, jeden snajper. Ile on nastrzelał? 4000, no to trochę zrobił. Dobra, lighta, dobry wybór, dobrze, zawsze lighta bijcie na początku. Tu mamy kolejnego snajpera, ile zrobił? 1300, no natłuk, a tu mamy kolejnego snajpera.
Kurczę, tym walorem jakby przyjechał tam na przepychacz, sporo by mógł zrobić, no ale niestety tak się nie stało. Ale słuchajcie, ważne, że my zrobiliśmy to, co do nas należało. Tak więc takie relaksujące rozgrywki weekendowe. I mam jeszcze dla was kolejną potyczkę, również taka bardziej już relaksacyjna. Dobra. Ile zrobiłem? 7200, tak więc 7 prawie 300, tak więc nie jest źle. Jak na takiego kloca, myślę, że wynik naprawdę znakomity. Dobra, lecimy. Jeszcze jedna potyczka i znowu, bardzo fajnie, nie mamy artylerii. Mamy po drugiej stronie Type'a 5 również, tak więc będziemy mieli konkurenta. No i co? Pojedziemy oczywiście czołgiem ciężkim, jedziemy przed siebie do wąwozu. W wąwozie musimy uważać na niszczarki. Zobaczcie, mają 3, a w sumie razem 4 niszczarki, które no mogą naprawdę sporo zrobić. Jest WTAF, jest grill, jest chyba lodówka i jeszcze jest gwiazda, tak więc no musimy uważać. Niezły strzał, kolego. A grając w wąwozie czołgiem ciężkim, to jest naprawdę niesamowite zagrożenie, bo niszczarki mogą ustawić się tutaj na mniej więcej J0, tak? J0, J9 na tej góreczce, tam jest taka no górka taka w sumie. Dobra, co tutaj jedzie ze mną? Aj, szkoda, niepotrzebnie strzeliłem. Och tak, tu jeszcze jeden jest taki piękny. Nie weszło. Dobra, mam tutaj chyba Mausa, jest obok mnie. No nic, Mausa mam nadzieję, że nie pojedzie do przodu. Poczekaj, Mausa, nie jedź na razie, ja tutaj mam chętnych. O tak, dobra, jeden chętny. Tam ich jest więcej. Zobaczcie, znowu druga flanka kompletnie zostawiona, ale moja Mausa gdzieś tam wyrwała do przodu i już go tam zaczynają doić. Niedobrze, jedziemy. A ty, robaczku, co tutaj chcesz? Dobra, jedzie jeszcze setka. Co on zrobił tym Mausem? On pojechał tam do przodu. Co za baran. Sam? Dobra, i zobaczcie, właśnie niszarka jedna już dała znać o sobie. A tak, ty koleżko. Teraz mam załadowane hity. Dlaczego hity? Ano dlatego, że z tymi przeciwnikami, którzy tutaj są, bez problemu te hity sobie poradzą. A szczególnie jak wam odwracają wieżę. O tak, pięknie. A doskonale wiemy, że jednak uszkodzenia na hitach mamy większe. Oczywiście, słuchajcie, grając z miękkimi pojazdami, no to oczywiście burzak będzie zdecydowanie lepszy, tak? A tutaj, no, jednak musimy wykorzystać sobie hity. Dobra, 11 do 12. Najpierw te niedobitki dobijemy. Kurde, ta setka mi tutaj mocno zasłania, gościu. Okej. I ty. Okej. No i dobra. Mamy dwa typy, 4. i 5. Ale tak jak mówiłem, niszczarki są już z tyłu. Musimy uważać, bezsensownie nie będziemy wyjeżdżać. Dobra, type 4 najpierw. O tak, jeszcze wieżę odwróć, pięknie. Pięknie. Na plecach podejrzewam, że już mam sporo pojazdów. Ajajaj, zabrakło mi dosłownie trochę, abym sprzedał to w jeździe. Dobra, już mam pojazdy z tyłu, tak więc odwracam się. Co tam jest? Batchat, tak jest. Batchat, kolega z Polski, pozdrawiam. Kuba.pl. No tak ostro to trochę chciał tą bazę naszą raszować. Tu mamy jakiegoś ognistego ptaka. No dobry taki ognisty ptak w sumie. Pozdrawiam również. Jest 10 do 7, ale to nie znaczy, że już mamy bitwę wygraną. Czy nie uważacie taki pojazd za bardzo odstresowujący od WOTA? Dla mnie no naprawdę jest świetna maszyna.
Jeszcze jakbyśmy mieli jakiekolwiek wsparcie, cokolwiek. O tak. Oj, 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 oj. O tak, pięknie. To najbardziej lubię w tym pojeździe. I teraz tak, WT-AUF. Tego pojazdu nie widziałem od samego początku. Kurczę, gram jak light tutaj w tej pozycji. Dobra, 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 chodź, 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 kolego. Słabo, polosowało trochę. Dobra, WT-AUF gdzieś jest z tyłu na tych wydmach, dlatego że odbiłem od niego i tam za 500 coś było. Tak więc musimy uważać z tym wyjeżdżaniem, dlatego że jak nas złapie bokiem, no może nas, no skończyć raczej nie skończy, ale sporo nam może zabrać. A nie jest jeszcze to wcale pewne, że ta bitwa będzie wygrana. No już teraz może. O tak. Dobra. Oj, tak się nie wyjeżdża batczatem. Jak już to tyłem. No i dobra, już jest po ptokach. Ja czekam tylko na WT-AUF-a. Gdzie on jest? I zaraz bułek. Dobra, jest tam. Dobra, kolego, ty strzeliłeś, teraz moja kolej. 1436. Coś pięknego. I takim sposobem mamy kolejny niesamowity wynik z uszkodzeniami. Prawie 8000. A nie straciłem w ogóle ani jednego HP. Tak więc to są moje maszyny na odstresowanie się podczas weekendu. Albo szybkie, z magazynkami, medy, albo właśnie takie totalnie powolne. Fakt, może nie jest łatwa rozgrywka tymi czołgami, słuchajcie, bo doskonale widzieliście w bitwach, jeżeli chodzi o wsparcie, no różnie z tym bywa, ale czołgista, który prowadzi tak potężną furę, będzie czytał rozgrywkę, co się dzieje na mapie ogólnie, nie będzie jechał na wariata do przodu, oczywiście w przenośni wariata, no bo tutaj nie mamy dużej szybkości, ale chodzi o to, że po prostu sami nie jedźmy na przepychacze w grupę pojazdów po przeciwnej stronie, bo wtedy ten pojazd na pewno nie odda tego, co powinien oddać. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!